Teraz teatr. Anegdoty o Harrym Trumanie. Książeczka rozkładanka. Witajcie! Nazywam się pan Harry Truman. Głosujcie na mnie! Jazda, chłopaki! Jazda, chłopaki! Jazda, chłopaki! Jazda, chłopaki! Ach, co ty znów wyprawiasz, głupolu? Ćwiczę ulubiony slogan, Larry. Ale w kółko i bez przerwy ten sam? Bo właśnie o to chodzi, Larry, to jest slogan! Jakby ci się płyta zacięła. Ale ludzie to lubią, nie od to! Jazda, chłopaki! Co? Jazda, chłopaki? Tak, świetne. Jazda, chłopaki! Dołóż mu! To nie są powiedzenia odpowiednie dla dzieci. Ja osobiście uważam, że każdy z nas ma pewien istotny obowiązek. My, jako odpowiedzialni obywatele, musimy chronić te małe ludzkie istoty. A właściwie powinniśmy bronić wszystkich istot, które nie mogą bronić się same. Od najmniejszych, świergoczących ptaszków, aż po wielkie brontozaury i im podobne. Bo widzicie, każdy jest czyimś dzieckiem. Wracajcie do zabawy. Rób tak dalej, Buck, a dzieciak jak dorośnie, upodobni się do ciebie. I co w tym złego? Jazda, chłopaki! Może Larry ma rację. Rany gościa! Poznamy jednego z największych twórców literackich wszechczasów! Daniel Steele? Jackie Collins? Williama Shakespeare'a! Czas kulturyzacji! Co? To mój nowy slogan! Niedobry? Zdecydowanie nie bardzo. Udało się! Jest Mark Shakespeare! Prostaku! Średniowieczna Anglia, epoka rycerskości, urokliwego życia na wsi i... braku kanalizacji. Nie wodo mergatroidy? Zaraz wracam! Hasta la vista, baby! Nie! Nie i nie! Patrzcie! To ten słynny teatr, gdzie Shakespeare najczęściej wystawiał swoje sztuki! Konia! Konia! Oddam królestwo za konia! A może króliczka? Króliczka? Dużego, miękkiego, puszystego. Króliczek. Ale króliczek nie występował w żadnej ze sztuk Szekspira. To straszne! Moja sztuka to kicz! Dla mnie, kolego, bomba! Ona przytępia zmysły! To klęska! No co ty? Spotkał króliczka, wziął króliczka, stracił króliczka. Klacka, stary! Ale czemu to musi być króliczek? Co to za sztuka z króliczkiem w roli głównej? Dwa słowa, Bill. Popyt, podaż. Tego chcą! Króliczki są dochodowe! A co ze sztuką? Szlachetną muzą, która oświeca umysł i jest ucztą dla duszy! Czekaj, czekaj, czekaj. Chcesz do końca życia jeść tuńczyka z puszki? Fakt, że sztuka jest twoja, ale ja daję forsę, która musi się zwrócić, kapiszci? Kicz, kicz, kicz. Oficer Bagdad Russell, strażnik czasu. Kontroluj przeszłość, by chronić przyszłość. Strażnik czasu? Gliniarz, dzieciak i ja robot. Kapujesz? Może niezbyt to oryginalne, ale wasze postaci są jak powiew świeżego powietrza. Brutalny stróż prawa, fałszywy sprytny robot i spragniona miłości sierota. To prawda. W tej historii jest wszystko, czego trzeba. Gliniarz przyciągnie dorosłych do 35 lat, robot chłopców od 3 do 11, a dla małych dziewczynek mamy atrakcyjnego chłopaczka. To też prawda. Strażnik czasu. To nawet nieźle brzmi.
Witam wszystkich! Zacznijmy od początku! Oto my, ekstra goście! Dawna Grecja! Kraina wielkiej urody, wspaniałych cnót oraz... braku kanalizacji. Patrzcie, to amfiteatr, gdzie Sofokles wystawiał swoje sztuki. Jazda, chłopaki! Jazda, chłopaki! Jazda, chłopaki! Brzdęk, brzdęk, słyszę forsę, stary! Strażnicy czasu mogą się okazać największym arcydziełem literackim! Jeśli nie będziecie trzymać się faktów, zaraz rzucę w was tym śmietankowo-kokosowym plackiem! Stop, stop, stop! Co ty znowu wyczyniasz? Ta sztuka jest dla dzieci! Ej, co ci nie gra? Czy nigdy nie słyszeliście o tak zwanym naśladownictwie? Racja, Bill. Jeden dzieciak rzucił się z okna i zaraz zbyły listy, protesty, procesy! Dobra, wyciąć placek! Co? Komu szkodzi jakiś głupi placek? Zresztą Szekspir nie miał nic wspólnego z takimi sztukami! Powiedz im ta Drasel! Nie teraz, nie mam czasu! Batman! Robocop! Terminator! Wiesz, kolego, przydałby się nam ktoś taki jak ty. Czuwałbyś, żebyśmy byli w porządku. Lepiej unikać kłopotów. Ile bierzesz? Nie, nie, dobry człowieku, dziękuję. To jest mój obowiązek. Nie, przywilej, bo widzisz, gdyby nie tacy jak my... Wolisz robić za darmo? To jeszcze lepiej! Woda prosto w twarz? Jak dziecko się zamoczy, może się przeziębić. Nie chcę procesów! Strażnicy czasu. Autor William Shakespeare. Stop! Przecież skórka od banana to klasyka, to najśmieszniejszy moment! Śmieszne mogą być! Ale jeśli nie ma w nich upadków, płaczu, śmiechu, chorób emocji smażonego, rozmiarów buta, zimna, guzików na brzuchu, gagów, knowań, spisków, aluzji politycznych, ani Baby Jagi. Baby Jagi? Przecież nikt nie lubi Baby Jagi. Właśnie o to chodzi. Wiesz, jak ona musi się czuć? Biedna Baba Jaga. Więc wyrzucam trzeci akt. O co ci znów chodzi, Szaki? On wyciął moje najlepsze wersy! Moja sztuka nie ma już teraz żadnego sensu! Spoko, stary. Sprzedamy gadżety, będzie forsa. Przytul mnie. Jakiż on słodziutki. Niestety, Sofoklesa nie będzie. Jego agenci grożą sądem. Mam tego dosyć! Poddaję się! To koniec! Nie wytrzymam tego! I nie musisz! Miałeś pisać coś zupełnie innego! Poważne sztuki! O zdradzie, miłości i wojnie! Sztuki o zwyczajnych i niezwyczajnych! A co będzie ze sprzedażą tych zabawek, Nie chcę całe życie jeść tuńczyka z puszki! Ej, może go najpierw spróbuj! Nie. Wierz mi! Jak będziesz pisał tak, jak czujesz, będziesz wielki i sławny. Być albo nie być, to wielkie pytanie. Jest li w istocie szlachetniejszą rzeczą znosić czaszkę zawistnego... Dzieciom będą się śniły koszmary! Przestań się łamać, Larry. To nie jest dramat dla dzieci. To jest Hamlet. Sztuka dla wszystkich pokoleń. Dla każdego. Mam nadzieję, że dobrze będzie się sprzedawał. Być albo nie być, to wielkie pytanie. Wolę tę sztukę o strażnikach czasu, szczególnie wers Jazda, chłopaki. Ej, chwila, moment. Jazda, chłopaki. Ale ekstra, jazda, chłopaki. Jazda, chłopaki. Jazda, chłopaki.